pijany gość wsiada do taksówki i mówi: pod pałac kultury. Taksówkarz ze zdziwieniem: ale my jesteśmy w Łodzi. No to wiosłuj. Przychodzi Jezus, o, przychodzi Jezus z pretensjami do prefekta. Kim ty w ogóle jesteś, żeby mnie sądzić? Piłatem z Kałaibów? Mówi lekarz do pacjenta: a teraz ile palców? A pacjent na to: panie doktorze, nie tak wyobrażałem sobie badanie prostaty. Żona do męża: wyśmienite ciasto, czym posypałeś? Kakałem, odpowiada mąż. O, naprawdę świetny pomysł. Dzięki. Marczyński: na widowni w teatrze facet czuje, że coś strasznie śmierdzi, więc pyta drugiego: przepraszam pana, czy pan się zesrał? Tak, a o co chodzi? Jaki sprzęt alpinistyczny dostał Jezus w stajence? Od patriarchów czekany. Jakub Żybko: jak się nazywa ulubione miasto Fok? Ełk, ełk, ełk. Jezus tak naprawdę był rosyjskim szpiegiem. Skąd o tym wiadomo? Bo w jednej z koleń śpiewamy: pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Jezus i panienko. Coś do mnie, coś co mi śmieszy od lat. Jak brzmi zdrobnienie słowa szczęśliwy? Siusia Myśliweczki. Dziadek z babcią siedzą na ławce w parku. W pewnym momencie dziadek mówi: puściłem jesiennego bąka. Babcia: a jaki to jest jesienny bąk? Nie uwierzysz, Adaś. Nie uwierzysz, jaka puenta. Jaki to jest jesienny bąk? Z kasztanami. Przez sen zachrumkałam tak głośno, że aż sama się obudziłam. Leżę i myślę, że dobrze, że mąż nie słyszał. I nagle głos w ciemności: co tam? Trufle się przyśniły. Tancerz, o, fabularny dodatku. Tancerz je gorącą zupę w restauracji i oparzył sobie język. Po chwili kelner pyta: jak smakuje panu danie? Pasodoble. Że oparzył sobie język. Zaczyna się, zaczyna. Wisi Jezus na krzyżu, otoczony strażą. Podnosi głowę, patrzy w tłum i resztą sił woła: Piotrze. Piotr się zerwał, leci do Jezusa, ale strażnicy go złapali i go okładają bez litości. Jezus znów podnosi głowę i woła: Piotrze. Piotr jakoś się wytargał, biegnie dalej, ale znów go dopadli, złamali mu nogę, wyrwali rękę. Jezus mówi: Piotrze. Piotr cudem doczołgał się do krzyża i mówi: tak, mój panie, widać stąd twój dom. Czym pachną ręce samotnego mężczyzny? Czym pachną ręce samotnego mężczyzny? Dobry, dobre, dobre, czekaj, wisi siekiera, poczekaj. Koń wali ją. Co można powiedzieć zarówno podczas Wigilii, jak i podczas seksu? Już widzę! Oj, maluśki, maluśki! Dlaczego Wedel nie miał dzieci? Bo cały swój interes ładował w kakao! O nie! To jest dobre, nie? Na kanale Wujka Czarka wita was wujek Czarek. No, powinien być odświętnie ubrany, no, ale w sumie jestem, bo czysto. Moi drodzy, dzisiaj żarty od was, odcinek 10. No a po tych komentarzach, które czytaliśmy z Adasiem, to jednak nazwijmy rzeczy po imieniu. Są suchary. Adaś mówi, że na 3800 to można wybrać 56. No to jest jakiś procent. Trzeba obliczyć jaki, ale mały, nie? Ale jest. Tak czy inaczej, słuchajcie, nie będziemy kręcić nosem. Jak się kręci nosem w ogóle? I co? Nie będziemy robić z siebie wariata, tylko na poważnie rozpoczynamy 10. edycję Sucharów. O, jebudu. Dobra. Glanowski spotyka się dwóch nieznajomych. Jeden pyta: czy słyszałeś opowieść o śledziu, panterze i puszczy? Nie. No to śledź, pantera,
żonę, bo się puszcza. Dobre, dobre. Nie, no ale wiesz, to wszystko się zgadza, bo... Co? Ale nie może być nieznajomych. No bo skąd on wie, że jego żona się puszcza? Jak wielki jest inteligentny, jaki błyskotliwy, w życiu byś nie przypuszczał. Dobre, dobre, 7. Pan Tadeusz. O, a myślałem, że nie żyje, że tylko książka o nim pozostała. No ale proszę, jest i pisze do mnie pan Tadeusz. Także pozdrawiam wujka Czarka, który zresztą dzisiaj będzie na tej scenie tutaj grał wspaniałą rolę. Dyskusja dwóch licealistek po sprawdzianej z biologii. Wiesz może, gdzie znajduje się centralny ośrodek kontroli oddawania moczu? W korze mózgowej. A co? Napisałem, że w Warszawie. Licealistki! Dobre, dobre, 9. Pan Tadeusz, o, znowu, pan Tadeusz w formie. Pani pyta Jasia. Jasiu, powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym? Koń ciągnie wóz. Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak, aby było zdaniem rozkazującym. Wio! Dobre, dobre, no to inteligentne. 7. Kuben 007. Licencja na zabijanie, bracie. Jaki jest... O, Kwaśniewski. Oh, shit. Here we go again. Jaki jest ulubiony sport Kwaśniewskiego? Siatkówka, bo zawsze są przynajmniej 3 sety. Witam serdecznie. 10! Tak, przez sympatię do prezydenta Kwaśniewskiego. Minimum 3 sety. Biniu, mąż z żoną na zakupach. No, to już widzę siebie, nie? Żona, kochanie, patrz, jakie fajne buty znalazłam. Tylko zapomniałam portfela. Mąż sięga po swój, żonka już się cieszy. Ile te buty? Pyta. 700. Mąż daje jej 50 zł i mówi, to weź taksówkę i leć po portfel. Yeah! Seksistowski, dobry, fantastyczny żart z poprzedniej epoki. No, 9. Biniu. 9, tak. Ja miałem kolegę takiego, słuchajcie, to było, nie powiem kto, ale on skurczybyk mówi tak, panowie, dzisiaj ja stawiam. Mówimy, kurde, on? No to dawaj, idziemy, wszyscy tam piją, jedzą. I on wyciąga kartę i zamiast karty płatniczy wyciągnął kiedyś kartę telefoniczną, bo telefony były na karty. Mówi, cholera, pomyliłem się, na stoliku dwie leżały. Panowie, no sorry, ja pierdykam. No i ściepa, wiesz, każdy zapłacił za siebie i za niego. Bo nie miał. Drugi taki kolega to zawsze jak był rachunek wychodził na siku. I lał, dopóki nie zapłaciliśmy. Ten to miał lanie. Dobra. MMR. Koleżanka. O, dobrze się zaczyna. Koleżanka pyta znajomych. Ma ktoś pożyczyć grilla? Na to Adam. Ja mam małego. No to nie wiem, ale czy ma ktoś pożyczyć grilla? Mam małego. To dobre. 10. 10. Brawo. No, ja mam małego. Masz grilla? O, ja mam drugiego. Ja kupiłem takiego dużego. Na wszelki wypadek. Heroina 1401. Pani z religii do Jasia. Dobre. Zaczyna się dobrze. Jaś, kto zbudował arkę? Jasiu na to. Dobrze, siadaj. Dobre, dobre. 7. Znałem. Pan Tadeusz znowu. Tadziu, dawaj. Przychodzi na... Bo on ma z treścią, nie? Taki z treścią. Przychodzi nauczyciel do lekarza. Wyobrażam sobie, nauczyciel przychodzi do lekarza. Przychodzi nauczyciel, nie wiadomo jaki, do lekarza. Dobra. Panie doktorze, co mi dolega? Wchodzę do klasy, zaczynam sprawdzać obecność i zasypiam. Myślę, odpowiada lekarz, że to odliczenia baranów. Dobre, wreszcie żart po stronie nauczyciela. Emilia Warszawska. Jan i Magda opowiadają sobie suchary. Jan, co mówi mąż, gdy umrze żona? Chłodna jak zawsze. Magda, co mówi żona po śmierci męża? Wreszcie sztywny. Emilka, no dobre, dobre. No dobra, no 8. No tak przemyślałem to. Ty, o dobre, zaczyna się, uważaj jak się zaczyna. Leżą dwie blondynki na plaży. Dwie blondynki na plaży. Pachnie olejkiem, bracie, pachnie olejkiem. Jedna mówi do drugiej, czyli mówiące blondynki. Ej, co jest bliżej? Radom czy słońce? A widzisz stąd Radom? Znowu seksistowski żart. I blondynki, stary. Moja żona jest blondynką. Ej, to powiem dzisiaj.
Ty, 9. Pan Tadeusz, 9. Bardzo dobry, mi się podoba. Widzisz tą radą? Natka, dzwoni telefon. Mąż odbiera. Ktoś. Dzień dobry, mogę z Jolą? Mąż, niestety małżonki nie ma w domu. Ktoś. Wiem, jest u mnie i pytam, czy mogę. A, tak, tak, to przepraszam. O Boże. Ale jaki kulturalny, że zapytam, czy mogę z Jolą. 10? 10? 10? Nie oczekiwałem takiego zakończenia, które jest zakończeniem szczęśliwym, przynajmniej dla jednej ze stron. A może i dla drugiej też? Wiesz, to nie wiadomo. The Random Guy. Mój terapeuta mówi, że czas leczy rany. Dźgnąłem go, teraz czekamy. Iwena jest King Konga. Dobre, dobre, 7. Dawid Pawiński, to będzie dość długi żart. Dobrze, że powiedziałeś, bym nie zauważył, stary, tyle liter. Siedzi facet przy barze nad kieliszkiem whisky i zawodzi. Tego się nie da wytłumaczyć. Oj, tego się nie da wytłumaczyć. Barman ciekawy, o co chodzi, próbuje dociekać. Panie, powiedz pan, może jakoś razem wytłumaczymy. Nie, nie próbuj pan, tego się po prostu nie da wytłumaczyć. No ale opowiedz chociaż. Dobra, więc tak, jestem rolnikiem i 2 dni temu poszedłem do obory wydoić krowę. Zacząłem doić, a tu nagle coś mnie kopnęło. Więc wziąłem kawałek sznurka i przywiązałem krowie obie tylne nogi do palików. Ale za parę minut znowu coś mnie kopnęło, więc przywiązałem do palików również przednie nogi krowie. Myśli pan, że to coś dało? Gdzie tam? Za chwilę znów mnie coś chlasnęło. Myślę, ogon. Więc dobra, a że nie było już palików, pomyślałem, że przywiążę ogon do belki przy stropie. Sznurka również już nie było, więc zdjąłem ze spodni pasek. Stanąłem na stołku. Uniosłem krowie ogon do belki pod sufitem, podniosłem pasek i w tym momencie spadły mi spodnie. I do obory weszła żona. No tego się nie da wytłumaczyć. A że on stał z tym ogonem, a tu miał... No nie da się tego wytłumaczyć. No dobre, 7. Klaudia M. Króciutki żarcik. Mąż zwraca uwagę myjącej patelnię żonie. Nie skrób widelcem po teflonie. Sam jesteś po teflon. Dobra żona, ma refleks. Dobre, 8, Kwaśniewski. O! Mamy nowy Kwaśniewski, to jest. Teraz, z tych czasów. Haksakon, jestem twoim fanem. Kwaśniewski. Popieram przyjęcie Finlandii. A najlepiej do 2. Haksakon, 10. Wiesz dlaczego. Pociągu jadą. Garbaty i niewidomy. Garbaty i niewidomy, widzę. Garbaty był złośliwy i chciał dociąć niewidomemu, mówiąc na głos niby do siebie. O, jakie piękne widoki za oknem. Jaka wspaniała natura, zieleń drzew, błękit nieba. Na to wkurzony niewiadomy, nachylając się do garbatego i przyjaźnie klepiąc go po garbie. A kolega z tym plecakiem to też w góry? 8. Luk przez Q. Rzecz dzieje się w szkole. Dobra. Pani mówi, Jasiu, wymień zdanie z ptakiem. Jasiu, tata przyszedł do domu nawalony jak szpak. Dobra. Pani, teraz z 2 ptakami. Tata przyszedł nawalony jak szpak i wywinął orła. Panie, a jak wymienisz z 5, dostaniesz 6. Tata przyszedł do domu nawalony jak szpak, wywinął orła, puścił pawia, aż mu 2 gile z nosa wyszły i poszedł dalej pić na sępa. Ty, same ptaki. Rzeczywiście mamy, słuchajcie, pijaństwo u nas kojarzy się z ptakami. 10. Nie będę żałował. Bardzo mi się podoba. To jest wszystko, co z alkoholem, to mi się podoba, zauważy? Ksynder, 1, 2, 3, 4. Autorskis. Autorski. A, autorski chyba, tak chciałeś powiedzieć. Jaki organ u człowieka najbardziej podoba się rybom? Śledziona. No to jednak autorskis. Dobre, 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 7. Muszę się wyśmiać. No dobra. Damian Gonciarz. Gonciarz to znane nazwisko. Morderstwo w Tatrach. Policja przesłuchuje świadka zdarzenia. Czy widział pan dokładnie sprawcę zdarzenia? Niestety, tylko rysy. Można? Można, 9. Bogumiła Niestrój. Żart autorski. No dawaj, Bogumiłko. Jaś chodził już do 3 klasy podstawówki. Nauczycielka nie była zadowolona, że jednak zna tylko jedno słowo, a mianowicie no. Nazaryczna. Poprosiła jego rodziców, by nauczyli go nowego słowa. Następny dzień Jaś cały promienniejszy. Pani się pyta, i jak? Nauczyłeś się? No ba! Dobre, 8. O, następny autorski. Hank Green. Autorski. Przychodzi tulipan do sklepu odzieżowego i pyta, jak mogę zwrócić państwu ubranie? Za kwit.
Dobre, dobre, 7. M. Miszo. Jasiu wstaje w nocy, bierze pastę do zębów. Wstaje w nocy, bierze pastę do zębów, idzie do sypialni babci. Bez słowa zaczynają smarować. Smaruje, smaruje. Nagle babcia się przebudza. Co robisz, Jasiu? Żegnaj, próchnico. Dobre, dobre, 7. Żegnaj, próchnico. Wiesz, czego się nie śmieję, bo mnie to czeka. Dziadku, dziadku. El Diablo, to już też był. Mąż wraca do domu po pracy i widzi nagą żonę w łóżku. I się pyta. Kochanie, ale czemu ty taka rozebrana jesteś? Bo nie mam co na siebie włożyć, odpowiedziała. Jak nie masz? Odpowiada mąż i otwiera szafę. Patrz, jedna sukienka, druga sukienka, trzecia sukienka, czwarta sukienka, cześć Marek, szósta sukienka. Żart, no żart. Dobra, 8. Iga Sunday. Jakie imię przyjąłby Kwaśniewski? Będzie dycha? Zobaczymy. Jakie imię przyjąłby Kwaśniewski, gdyby został papieżem? Ja już wiem. Abemus papam. Pius! Pius! Iga, tak się zdobywa dychę. Masz 10. Pius. Jak nazywa się człowiek, który liże parę? Paralizator. Dobre, dobre, 7. Liże parę, ty, no ciekawe. Michał S. Mąż przyłapał żonę na zdradzie. O, dobrze się zaczyna. Za chwilę ma dojść do rękoczynów. Przerażona żona krzyczy. A, ale Stefan, ja tylko chciałam mu dać zupy. Na to mąż. Dobrze, dobrze. No dobre. No dobra. 9, nie? O, Gazdi. Spotykają się rabin i ksiądz. I zaczynają rozmawiać o cudach. Kiedyś doświadczyłem cudu, mówi ksiądz. Piorun uderzył w nasz kościółek i wybuchł pożar. Ja z garstką wiernych uklęknąłem i zacząłem się modlić. I wtedy stał się cud. Nadeszła mała chmurka, z której spadł deszcz tylko na płonący kościółek. I pożar zgasł. Ja tak szyficiałem cud, mówi Rebe. Idę w szabas ulicą i widzę na chodniku portfel wypchany dolarami. Jako pobożny Żyd wiem, że nie mogę dotykać pieniędzy w szabas. Ukląkłem więc i zacząłem się modlić i wtedy stał się cud. Wszędzie była sobota, a dookoła portfela czwartek. Znałem, ale 9, to jest bardzo dobry żart. Pigmem S. Taki suchar ode mnie. XD. Co wujek Czarek spożywa prawie na każdym odcinku na samym jego początku? Nie chodzi o wodę ani o espresso. Je but. Dobre! 9. Bo nie ma Kwaśniewskiego. Ty jesteś postrzegawczy, Pigmem S. Kuczek 1988. Konkurs talentów zwierząt. To najlepsze? Adaś już się śmieje, a ja nie znam tego. Konkurs talentów zwierząt. Co potrafi twoja żaba, chłopcze? Potrafi śpiewać, a więc proszę zademonstrować. Chłopiec uderza pięścią w stół, a żaba... Żyli spogląda na siebie niepewnie. Chłopiec pony uderza i żaba znów... Chłopcze, każda żaba tak potrafi. Chłopiec uderza mocniej w stół, na co żaba... Guantanamera! Guantanamera! Dobre, no, dobre, no 9. Michał, a mi napisałem przez M.E. Hof, czyli Michał. Dobre, Michał. Adwokat do klienta. Mam dla pana złą i dobrą wiadomość. Analiza DNA wykazała, że na miejscu zbrodni znaleziono pańską krew. Ojej, to źle. A ta dobra? Cholesterol i cukier w normie. To dobre jest. 9. Buźka ja. Co Kwaśniewski robi w kurniku? Pieje. Nie mogę, kurwa, co ludzie nie wymyślą. O, pieje. 10! Albo kogoś lubimy, albo nie. Piszko mówisz, że dał 10. Jak on się nazywa ten kucharz, to tak chodzi. O, Makłowiczowi też bym dawał 10 za wszystko. Bartek gadacz, a taki krótki żart. Żart, co robi grecki bóg w lesie? Apolluje. Dobre, 7. Daniel Olczykowski. W walentynki przychodzi Jasio do taty. Tato, dlaczego nie obchodzisz walentynek z mamą? Bo ja synem jestem żonaty, a nie zakochany. Mocne, dobre. 8, bo jestem żonaty, a nie zakochany. Bo to są czasami dwie różne rzeczy. Mojej córce powtarzam, nie wiem czy wiesz, ona starszej. Ja mówię, pamiętaj, żeby był bogaty. Uczucie przyjdzie z czasem. Ksynder, 1, 2, 3, 4. Autorskie. Co najbardziej interesuje wrony w łazience? Kran. 7. Piotr Zając. Żarcik mój autorski, znowu autorski. Dlaczego niektóre octy pójdą do więzienia? Bo niektóre są winne. Takie skażenie rozumiem. Dobre. 7. Ksynder, znowu 1, 2, 3, 4. Autorski. Jakie urządzenie najbardziej lubi się myć? Komputer. No.
Rado się śmieje. No to damy 8, jak Ada się śmieje. Dobre 8. Roland Lasek. Leci samolotem nauczyciel, 3 uczniów, polityk i ksiądz. Samolot zaczął spadać. Są tylko 3 spadochrony. Nauczyciel mówi, niech dzieci biorą, się ratują, są przyszłością dla naszego świata. Polityk odpowiada, pić te dzieci. A ksiądz na to pyta, a zdążymy? Puszczamy to czy nie? Słuchajcie, musicie zdecydować. Wam to puścimy, wy zdecydujcie, czy puszczać, czy nie puszczać. No ale to jest jednak obserwacja, wiesz, dzisiejszego świata. Tu nie ma nic takiego, co by było, wiesz, na wyrost, nie? W każdym razie ja oceniam na 9. AZ, żart. Rozmawia 2 kolegów. Kolega pierwszy, mój penis był w Księdze Rekordów Guinnessa. Kolega drugi, naprawdę? Tak, dopóki bibliotekarz nie kazał mi go stamtąd wyciągnąć. Nie, no dajmy 8, no bo to... Fajne. Tomasz Wojciechowski mówi, jedna wsza do drugiej. Widzimy się o 20 u Rutkowskiego na kwadracie. 7. Grzegorz Walerych. Przychodzi śledczy na miejsce zbrodni i dowiaduje się, że ofiara została uduszona garścią ziemi, a mówią, że grunt to zdrowie. No dobra, 8. Katarzyna Woroch. Co robi biedna w niebie? Jest uboga. Fajne, 9. Jest uboga, biedna w niebie. Patrz, jak ludzie kojarzą, ty ja pierdyka. O ile ważniejsza Bartosz Rzet. O ile ważniejsza jest pomarańcza od mandarynki? O rangę. Czyli orange. Tak, taka to trzeba widzieć. 7. Krzysztof Wielgomas. Przeczytaj to BDJKUP. BDJKUP. QP, bo P się powinno mówić. BDJKUP. No, ale wiesz, pomysł jest. 7. Co mówi palący ratownik do topiącego się człowieka? Ja palę tytoń. A, ja palę tytoń. Ach ty! Ja palę tytoń. Dobra, patrz, jak długo reagowałem. Za tę długość 8. Koniec. Co tu się dzieje? Dobra, kończymy ten nierówny pojedynek. Było kilkadziesiątek z wiadomego powodu. Sympatia robi z człowieka niewolnika. Nie wiem, czy zauważyliście. I nasza sympatia, moja, Adasia, do pana prezydenta Kwaśniewskiego jest wyraźna. A poza tym też były inne dychy. Jedna chyba była, nie? Taka... Z ochotą z wami zobaczę ten odcinek we środę. Trzymajcie się. Kocham was.